Halo, moi drodzy, witam serdecznie w pięknym teleturnieju razem z Nubkiem. Cześć, Nubo! Hello! O, rzucasz dirta, co? Darmowy dirt to co? Co rzucasz, tak? Nie żal ci dirta. Nie żal ci dirta, tak, Nubek? Dzisiaj będziemy budować cztery rzeczy, cztery kozackie rzeczy po dwóch stronach tej ogromnej jakże ściany. Nubek, na sam początek będziemy budować rakietę. Na drugi... A ja mam czasu? Czasu? Tak, żebyś zdążył, no z 5 minut, 3. Dom dla Nubka będziemy budować, czyli coś dobra, dla ciebie. To łatwe. Farma. Dobra. I smog. Oh my god, dobra, lecę zbudować. Ale wystarczy. czekaj, ale widzowie jeszcze co muszą zostawić? Lapkę w górę. I? Duba. I? I wejdź na sorca. Na co? Na szorca. Na palionce, widzowie, wpadajcie, kupujcie takie bluzki. W ogóle ten brylok palionki z Palionowa, moi drodzy, będzie wyprzedany. Już nigdy nie będziecie mogli go kupić, także to jest unikat. Nie będzie go już nigdy na sklepie. Także póki są, kupujcie, bo już się kończą i zaraz ich nie będzie na sklepie. Co ty robisz? Ty byś nie patrzył, bo ty już się patrzysz. No dobrze, dobrze, no to co? To zaczynamy, jak coś to się wyciszamy, no bo jak będziemy budować, także po prostu w spokoju będziesz budować. Dobra. I się odciszamy jak skończymy. Czas rakieta, start, zaczynamy dobra. Od rakiety, okej? Okej, okej. Tak, gotowy? Super, dobra, to zaczynamy. Dobra, odciszamy się. Elegancko, dobra, widzowie, jestem sam z wami. Jak wiecie, ostatnio trollowałem Wojana, bardzo wam się to spodobało. Tylko, że Wojtka już nie ma sensu drugi raz trollować. A mi się wydaje, że Nuba będę mógł nawet i w inne sposoby trollować. Bo to jest Nubek, widzowie, i on mi się wydaje do końca odcinka uwierzy w to, że ja to wszystko będzie budował. A tak naprawdę będę wszystko wklejał, będę oszukiwał. Zobaczymy jego reakcje, jakie on będzie miał budowle, a jakie będę miał budowle. Oczywiście ja, moi mili, zaczynamy ten teatrzyk. Tak, mam wszystko, przygotowałem się sobie włączyć. I teraz tak, zaczynamy od rakiety. Musimy zbudować rakietę, także bierzemy bloki. Rakieta, rakieta, może się składać. Przeżartuję, nie będę bloku brał, widzowie. Nie będę was tym zanudzał, bo my to robimy pyk i mamy rakietę. Dobra, wklejmy tą rakietę. Niech będzie w tym miejscu, także uwaga, uwaga, schem load, moi drodzy. Rakieta, rakieta, elegancko. A, widzowie. O, dobra, coś się dzieje, coś... A, bo jeszcze muszę pastę wkleić. O, teraz będzie Rzym. Let's go. Ale wiecie co, dam undo. Wejdę jedną kratkę pod ziemię i teraz dam pastę. Żeby było na równi. Żeby było na równi, moi mili. Tak wygląda oto moja rakieta. Jest ona, no nie jest... Ciężko było ją zbudować w tym czasie, ale nie jest ona jakaś mega trudna, też nie chciałem brać takich rzeczy, które jak ostatnio z Wojanem miałem przesadzone. Było mega śmiesznie, ale te po prostu, te rzeczy po prostu były giga przesadzone. A czemu to jest takie... O, to jest takie zbugowane. Były przesadzone, dlatego nie chciałem brać po prostu rzeczy jakichś niestworzonych. A wiecie co, ja to pozmienię na... No tu... O, chociaż zrobimy tak. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. Elegancko. Mamy naszą rakietę, moi mili. Tak wygląda nasza rakieta. Tu mamy oczywiście ogień, ten ogień mega dobrze wygląda. No prawdopodobnie w środku nic nie ma. Mogę się, no nie ma nic w środku. W środku są pustki. Jest pusto, o kurde, ale można wejść do ognia. Można wejść do ognia. Chociaż wiecie co, możemy. Nie, no nie ma sensu tu chyba nic zrobić tak naprawdę. Bo no, rakieta miała być, a nie, że coś w środku tak naprawdę. Chociaż mamy czasu. Co my możemy dorobić do tej rakiety, żeby ona była jeszcze ładniejsza? Zmieniłbym na przykład tego glowstone'a na latarnię, to by było na pewno ładniejsze. Ale nie bawmy się w to. Zadbajmy troszkę może o środeczek, widzowie. Tak, żebyśmy tu troszkę chociaż doprawili, że ta rakieta jest faktycznie moja. To damy dywanik piękny taki, cyk, podywanujemy to. Może jakieś siedzonka, co prawda w rakiecie nie powinno tak się w ogóle siedzieć, bo... No, rakieta od środka w ogóle wygląda totalnie inaczej. No ale moja będzie taka, tak? To będzie palionowa rakieta, będzie przepiękna, po prostu wyśmienita. Cyk, 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 cyk. Dobra, mamy już zielony. No i jakieś, prawda, stołeczki, proszę mi tu dać. Stołeczki, stołeczki, z czego by zrobić O, te są takie kosmiczne. To są kosmiczne stołeczki, moi mili. Kosmiczne stołki. To zróbmy tak. Tu się siedzi. Tu się będzie siedziało. Tu się będzie siedziało, a dobra, niech będzie tak i cyk. A kurde, restauracja, widzowie, o, powiemy Nubowi, że to jeszcze restauracja jest, no i elegancko. Co ja robię, no ważne, żeby coś w środku tu było, tak? Będzie po prostu, wydaje mi się, że lepiej, chociaż troszkę, tak liczę na to, bardzo na to liczę. O, i to tak będzie pasować. Jo, a mamy jakiś, o, i to też mamy, patrzcie. Co? A, bo tu jest dywan. Patrzcie, jak to wygląda.
Stoliki! No i przepięknie. Dobra, cyk, 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 cyk. Stoliczki jakieś. No nie jest to zbyt piękne, ale ważne, że coś w środku jest. Jest więcej rzeczy niż powinno być. No elegancko. Dobra, widzowie, czekamy na Nuba. A, ten Panion! Już skończyłeś? Skończyłem. Halo, słyszysz mnie? Halo. O, to idealnie. Halo. Słyszysz mnie? A, czekaj. Dobra, dobra, już się ciszyłem, jest git. Dobra, to lecimy, tak? Lecę nawet do mnie. Dobra, lecę, sprawdzić, co tam masz. Co tam dobra. Masz? Pato. Wow, dirtowa rakieta! Pato, patrz do środku. Ej, aj, że ty możesz ten. Yo. Kierować. A tu łóżko. A łóżko. Nie, po opcji, że ty zbudowałeś coś lepszego. No, ale co, jesteś zadowolony ze swojej rakiety? No tak, pa. W sensie, wiesz, no, jesteś nubek, nie? No tak, a co? No nie, w sensie, jak na nuba, szczerze. W sensie, nie wiem, czemu rakieta ma tutaj coś, nie wiem, co to jest, czemu to ma dom na dole. Nie. Co ty robisz? Rakieta w kosmos, patrz. Ale co? Taka cała jest. Ona jest razem? To w ogóle nie tak. To nie ma opływowego kształtu. To by w ogóle nie poleciało, stary. Jak to ma polecieć? To cikardas. No stary, wiesz jak wygląda rakieta prawdziwa? Jak? No chodź za mną. No dobra, zapraszam, ale no moja jest na ile na 10? Tak wygląda rakieta prawdziwa. No widzisz, klasunia, co? Co? Mogę cię nauczyć, no ja budowniczym jestem świetnym. Debilu. Co? To jest łatwe. Jak łatwe? Łatwe, fajne, ja. Jak ty żeś to zbudował? Jak łatwe? Czemu mówisz, że łatwe to jest? Patrz, to jest łatwe, ogień, fajne. Jakby normalnie startowało. Tutaj masz nie. Elegancki ogień, tutaj cyk, cyk. Można nie. Wejść oczywiście do środeczka, zapraszam serdecznie. Jak? O, chodź tędy. O. I tu mamy stoliczki, to jest moja restauracja. Ja, jak to ładnie wygląda! No, klasunia. Ale chyba nie zrobiłeś jednej rzeczy. Czego? Pokład sterowania. No ale to jest restauracja rakieta. Ujemne punkty chyba. No jak ujemne punkty? No nie wiem, co ty żeś sobie to odwalił. Mocne, nie? No właśnie, bardzo. No to co, to... Ale no tak w sumie to chyba moja mi się bardziej podoba trochę. No bo co, bo dirt, no nie, patrz wielkościowo, to można tak zobaczyć. No jest różnica, ale nubek jest git, serio, ładne, mi się podoba. Dom dla nubka teraz, Nubo, dom dla nubka. O, dobra, to ja znowu z dirta będziesz budować, dobra Nubo, lecimy, co? Dobra, to są, no, to motywujemy zaraz. Się, no, klik. Dobra, przyjaciele. Dom dla nubka. Tra-la-la-la-la. Dobra, bierzemy dirta w rączkę, cyk, 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 mamy dirta. Trzeba teraz dobudować jakoś, domek. Oddalmy się leciutko. Jak ten domek będzie wyglądał? Już pewnie jesteście ciekawi, to jest pewnie dla was najlepsza rzecz. Jak ja te rzeczy wpytałem, domek dla nubka nie jest jakiś niesamowity, jakiś mega i tak dalej. Bo najlepsze rzeczy zostawiamy na końcu, widzowie. Farma też nie będzie, ale smoka, jak zobaczycie, klasa. Lecimy z domem, widzowie, uwaga. Jezu, jak była ta komenda? Czyli zapomniałem. Ej, ja zapomniałem komendy. Czekajcie, ja ją wpisywałem. Jezu, dobrze, że ją wpisywałem. Ja mam jakiś zanik pamięci, nie? Dom noob. Cyk, uwaga i pastę. Jest dom dla nooba. No, ale nie, no ładny jest ten domek. Dobra, co jak co. Jest mega ładny ten domek. Ja, no jak co dla nooba, widzowie, taki dom. Jest przepiękny. Jeszcze tu jest tak pooddzielany, patrzcie, żeby to nie zarastało. Jest twarda ziemia. No klasunia, co za dom. Aha, bo to jest światło. A, dobra. To jest jednak damy jasnogłaza. Brązowy dywan, dobra. Nie wiem po co to zniszczyłem. Niechcący, nie chciałem tego niszczyć, dobra. To zostawiamy w takim razie. Można tu jakieś pokoiki porobić w sumie. Zróbmy pokój dla nubka. O, gaming room dla nuba. Przecież nubek będzie zachwycony. Będzie w totalnym szoku. Robimy tak, żeby otworzyć drzwi, trzeba przejść po magicznej płycie. Cyk, cyk, elegancko. I tu robimy jego wymarzony gaming room. Widzowie, z green screenem. O, ale pomysł wpadł. Bo budynek mamy, ale trzeba coś dorobić, żeby było ciekawsze. Dobra, cyk, tutaj zlikwidujemy to szkło. Bo tutaj ma być mój mini. Cyk, to, dobra, gaming room. Elegancko. Teraz tak, trzeba zrobić mu biureczko. A biureczko zrobimy w taki sposób. Z jakich bloków by te... O, może takie. Ciekawe będzie to biurko, patrzcie. No, klasa. Mega ciekawe biurko. Trzeba zrobić krzesło.
krzesło zrobimy mu z... Z czego mu krzesło? Może też z tego zrobimy. Niech to będzie takie... Wezwa się kosmiczne studio. O, to będzie to. Dobra. Walnijmy... klawiatura. Złota klawiatura. Ho, ho, ho. Złota klawiatura. Panie, to jest przepiękne. A, muszę tu stąd wziąć. Dobra, klapę potrzebuję. Klapę weźmiemy z tego. Okej, okay. Jak tu mamy, to możemy dać obraz, moi mili. Możemy dać obrazek. Patrzcie, no i kurde, klasa. Klasa, 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 klasa. I myszka, cyk, myszka. No ja nie mogę, to jest tak przepiękne. Dam, o, jeszcze mroczne pochodnie takie gamingowe. No przecież sznubek będzie w samo zachwycie, nie? Że to będzie samo, jeszcze dywanik mu damy pod nogi. Patrz. Ja sam się jaram tym studiem, nie? On jest przepiękne. Co jest grane? Jakie ładne. O kurde. Dobra, no i tu jest jakieś... A, tu jest zniszczone. Tu nie ma schodów żadnych. No ale dobra, trudno, nie musi być żadnych schodów, tam się wejdzie. Ważne, że jest piękny, zbudowany dom, widzowie. Dobra, czekamy, jak Nubek skończy. Albo, no, ja się odciszę, będzie mnie słyszał. Nubek, ile ci zostało? Nubo! Halo, co? Już myślałem, że poszedłeś do mamy. Ile ci zostało do końca? Już skończyłem. Tak? Mogę wchodzić. No też, dlatego pytam. Okej. Okay. Co ty zrobiłeś za... Czemu tu się wejść nie da? No bo to jest zabezpieczenie. I tak... Ej, co ty masz? Basen? Tak. Jacuzzi! Jacuzzi. Tak bym chciał, widzisz? Jacuzzi! Ja... Takie byś chciał? Tak. Czemu na wojnach sobie jeszcze nie zrobiłeś? To będzie, będzie. Chodź, dobra, chodź, no. No. Patrz, widzisz? No, klas, jakie kurde pancerne szyby, ja nie mogę. O kurde, ty to wypełniłeś dirtem! Wszystko. To jest mój wymarzony dom chyba. Wszystko. Ile, naprawdę, każdą skrzynię! Tak, a zobacz w środku. Ja nie mogę. O kurde. Zobacz to. A gdzie śpisz? Kurczę, zapomniałem, na ziemi. Na ziemi, okej. Rozumiem, a, że na ziemi śpisz. O, ja tak śpię, patrz. Weź do domu. Zrobisz, a ty jak na zrobisz, ziemi jak tak zrobisz? Śpisz? No. Tak śpisz? O tak. Dobra, to idziemy zobaczyć moje. Dom dla ciebie to jest, Nubek. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Co prawda nie ma tak dirta w skrzynkach, ale dirt jest wykorzystany poza. Zobacz tę willę. To... Co sądzisz, Nubek, o tej willi? Ale piękne. Dobre, co? Jak ty to? Klasa, nie? Pełna, światowa. Pełna, takiego nie mam. Zobacz sobie. Patrz, tu jest taki jeden pokój dla ciebie jeszcze przeznaczony. Poszukaj tego pokoju. Jest jeden pokój w środku, który jest przeznaczony dla ciebie. Co ty robisz? Ale piękne. Tutaj w tą stronę bym się patrzył na pojanowice. No, masz balkon. Yeah. Ty uwielbiasz balkony, no bo tu jest ten pokój, tu, podpowiem ci. Gdzie? Yeah. Tu masz, tu jest gaming room dla ciebie, chodź zobaczyć. Tu, gaming room dla ciebie. Z green screenem. Widzisz to? Gamingowe, nie, jak ty to, ale jak ty to zrobiłeś gaming, w ogóle tak szybko? Gamingowe stanowisko kosmiczne. Ej. Jak szybko? No ja potrafię mega szybko budować, no bo. Jak tak szybko? No mega szybko buduję, Nubek. A mogę przy tobie być, jak budujesz? No nie, no bo budujesz wtedy swoje, nie możesz mi podglądać, bo zbudujesz to samo, to jest nie fair wtedy. No dobra, no to tak. Kurczę, ale ty bardzo ładnie zbudowałeś, jak ty tak? No ja szybkie rączki. Ale to serio? Bo ty za dużo, ty za długo myślisz, ty tego dirta pewnie wypełniałeś cały czas, jak ja zbudowałem ten dom. No tak. No właśnie, a ja tu nie mam wypełnienia, ale mam gaming room dla ciebie i... Ja, to jest wszystko, jeszcze zrobi... To jest! Co? No to jest przepiękne! Ja cię chciałbyś mieć taki dom? No ja cię sunę, jasne. Dobra, Nubo, bo mamy jeszcze dwie rzeczy do zbudowania. No nie, no to jest akurat piękne. Nubo, mamy jeszcze dwie rzeczy do zbudowania. Dobra. No to tak, to teraz tak. Farma, teraz farmę zlecimy. Farmę mega szybko, dobra, mamy mało czasu. Dobra, zbudujemy mega szybko tą farmę. Dobra, wyciszamy się. Dobra, moi mili. Dlaczego mówię o farmę bardzo szybko? Bo farmę, nie mam dużo tej farmy. I jest nawet mniejszy niż ten dom, ta farma, także to jest akurat mega, czyli uwaga, schem, load, farma, paste. No i to jest moja faremka, widzowie, tak wygląda moja faremka.
Kurde, ja się nie, dobra, zmieszczę się, mam nadzieję, z tym projektem. To jest moja farma, widzowie. No, tak wygląda moja farma. Przed odcinkiem starałem się właśnie własnoręcznie w ogóle wybudować, także tak ona wygląda, troszkę jak na Wojanowicach podobna. Damy jeszcze tak, jakieś dodatki, typu siano, widzowie, w środku koniki i takie tam, wiecie, rzeczy, nie? Żeby było po prostu mega, mega ciekawo tutaj. Także to moja farma i po prostu mniej czasu, bo wiadomo, jak to farma, no. W farmie ciężko po prostu więcej zrobić. Tu zrobimy w ten sposób. Dobra, to lecimy, widzowie, jeszcze koniki tu damy. Halo, panian? Już skończyłeś? Halo. No czekaj. Dobra, jestem, Nubo, no. No ja już skończyłem. Dobra, ja już też kończę, czekaj, ale mega szybko, ja prawie nie zdążyłem. No to dobra, to masz jeszcze chwilę. Nie, może... git, dobra, mam. Może do ciebie najpierw, to było mega szybkie, Nubek, co jest grane? Najpierw do ciebie, dobra? Dobra, możemy do mnie. Dobra. To jest malutkie, to jest najmniejszy budynek, jaki wybudowałem. To! Nie. No, Wojanowicami się inspirowałem. To jest śmierć, jak ty tak szybko... No, Wojanowicami się inspirowałem. My gotowe już, ale... Co? No, Wojanowicami się inspirowałem. Podłogi nie zrobiłeś, ty debilu. No, przecież konie muszą mieć tutaj trawkę. A, no dobra. No właśnie. No ale nie zdążyłem góry zrobić, widzisz. Pusto. No ty tak szybko podawałeś. No jak się, a co ty masz? Czekaj, bo ty coś mi kantujesz, zaraz będziesz miał większy niż ja pewnie, a mi ty gadasz. Idziemy? Gdzie ty jesteś? Chyba przyszedłeś przez ścianę. Nie, to nie jest możliwe. Co to jest? Strach na wróble, co to jest? To ty już patrzysz moje. Co to jest, stary? Co to no, jest? No właśnie farma, no! Co to jest? To niemożliwe, że ty zrobiłeś tak to! Farma, ale... Nie, coś tutaj śmierci! Piękne! Kto ci pomaga budować? No ja sam buduję! Tam tyle rzeczy? No przecież to jest malutko rzeczy. Ty, no bo ja nie wiem, stary, bo ty przecież farmę ledwo nie umiesz robić, tak? To? Jeszcze czemu tu jest... dobra, nie... Jest coś niesamowite, no jest tak śmieszny. Dobra, ostatnia rzecz i już finałowa, co? Smoczek. Dobra, teraz jak? Grubo, smoczek, a tu więcej czasu potrzebuję. Dobra, to robię, dobra. Wyciszamy się, wycisz się, Nubo. Dobra. Widzowie, no teraz będzie najgrubiej, nie? Bo smok, jak zobaczycie smoka, no to będzie grubo. No, kurde, co mam wam powiedzieć. To naprawdę jest, widzowie, uwaga. Schem, load, smok. No, uwaga. 3, 2, 1. Okej, chyba się wkle... tu jest jeszcze pastę. Dobra, uwaga. Bo będzie lag. Okej. O, jest lag. Mówiłem, że będzie lag. O, patrzcie, to jest kawałek tylko. O kurde, widzicie tam, patrzcie co się dzieje, jaki jest ogromny. Puuu! Patrzcie tego smoka. Jak Nubek to zobaczy. Aż się nie zmieścił już tutaj. Jaki piękny smok. Zwykle ten smok to ja nie wiem, naprawdę. To jest już gruba przesada, nie, z tym smokiem, serio. Ten smok to jest powalone już. To jest powalone. Co to jest? To jest niesamowite z tym smokiem. To jest przepiękne. Jezu, tak się jaram, widzowie, serio. To jest... Przecież jak Nubek to zobaczy, to on osiwieje, nie? Dobra, widzowie, ja teraz czekam, bo i tak nie mam co zmieniać w tym smoku. Poczekam jakieś 5 minut na Nuba i zobaczymy jego smoka. O Jezu, nareszcie, tyle czekam. A to idę najpierw do ciebie, czy do mnie? Ale nie, do ciebie, ale sorry, myślę... Nie rób sobie żartów. Ale naprawdę starałem się. Stary, my 6-7 minut czekałem na ciebie. Chodź, patrz. Ty w 6-7 minut... Git? O Boże. Nie mogę. Ale ładny, co? Nie mogę. Ale to mi wysło akurat, to długo budowałem. Tak, piękny jest ten smok. Ta głowa to szczególnie w ogóle, mega dużo detali ma ta głowa, nie? Stalałem się. No dobra, to chodź zobaczyć mojego. No dobra, ale ładna mój? No, wygrałem, co? Mi się wydaje, że wygrałeś, ale no prawie mój dorównał do twojego, nie? Prawie mój dorównał. Zaraz się okaże wszystko. Prawie mój dorównał, no. To zaraz się okaże wszystko. Co? Nie! Zęby tutaj ma? No. Nie. Co?
to jest? Zobacz z daleka, jakie ma skrzydła ogromne. Widziałeś mojego? No. Nie. To jest budo... Ile ci to zajęło? No 7 minut. Nie, nie, tak. Chyba no ludzkich. No co? Przecież jest, no nie gramy na survival, gramy na game modzie teraz. Biorę rzeczy z Creative'a i klikam tylko, nie ale więcej. Ale aż tak? Widziałeś mojego? Stary, ja tak klikam, słuchaj. Jak to buduję? No dobra, no może w sumie to tak, to ma rację. Ale to... Ja nie mogę, jakie... Nie, dobra, ja chyba się nie nadaję do budowania z tobą. Ty jesteś jakiś lepszy chyba. No co ty dobra. Mówisz? Ale to było za mocne. Tak, no ja wiem, no. No dobra, to ja idę jak... Czyli co, wygrałem, no. Idziesz. No. Wyszedł, obraził się, miałem lepsze, no nie mogę być mega, ale ten smok od niego, to ja po prostu nie mogę ze śmiechu, nie, tamte, co to jest? Widzowie, zostawiajcie łapę do góry, subskrybujcie kanał na dole, trzymajcie się, widzimy się w następnych odcinkach już jutro, yo!